Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla was prezentację mikrofonu Komika VM30. Jest pewien konkretny powód, dla którego poprosiłem o ten y, mikrofon na testy, dlatego że zobaczyłem reklamę, zobaczyłem jedną konkretną funkcję i mówię do dystrybutora Macie, mamy, wyślijcie, bo muszę go przetestować i muszę przyznać, że jest to chyba jeden z najbardziej napakowanych funkcjami mikrofonów na rynku tego typu, czyli krótki shotgun. Ogólnie ja w tym filmie skupię się na jego funkcjonalności, jeżeli chodzi właśnie o mm, te wszystkie bajery, w sensie bajery. Ogólnie o jego funkcje, jeżeli chodzi o sprawy takie techniczne, mikrofonowe, to Rafał na kanale DR5000 nagrał ostatnio właśnie bardzo fajny film i ten mikrofon też tam wystąpił jako jeden z kilku, których używa. I jest to bardzo ciekawy film pod względem właśnie technicznym, także jeżeli interesujecie się bardziej tym, jak te mikrofony działają i dlaczego niektóre są lepsze, gorsze od drugich, to polecam tamten film na kanale Rafała DR5000, także zachęcam tam zajrzeć. A ja przedstawię takie główne funkcje tego, właśnie mikrofonu. Zobaczymy, co jest w tym pudełku, fajnym, bardzo sztywnym, który dostajemy w zestawie. I też powiem wam, czym ja się nagrywam i co mam pod ręką, z czym porównałem ten mikrofon. Także pierwsze, co zrobimy, to sobie taki mały, powiedzmy, unboxing. Także mamy to pudełeczko. Ogólnie komika ma taki pomarańczowy motyw wszędzie, także on się tutaj gdzieś pojawia, bo tutaj mamy ten. Y na logo mamy C pomarańczowe. I jak otwieramy pudełko, no to też widzimy, że tam są takie gdzieś pomarańczowe akcenty. Także to się wszystko zawsze gdzieś pojawia. I co mamy w samym pudełku? Ono jest fajnie wyłożone tutaj pianką z wyciętymi elementami na każdy tutaj element, znaczy z wyciętymi miejscami na każdy element zestawu. I mamy też taką siateczkę tutaj na różne akcesoria i kabelki. Oczywiście mamy tutaj instrukcję. Mamy takie akcesoria jak piankę, czyli taki powiedzmy popfiltr, czyli jeżeli mamy bardzo blisko to wszystkie plozywne nasze głoski będą trochę hamowane. Mamy też tak zwanego martwego kota. O, tu mam już ten, mi się woreczki po, poprzepiały. Mamy martwego kota, który zapobiega łapaniu wiatru w plenerze przez tą całą taką strukturę włosią. Tutaj bardzo fajnie się rozprasza na tym wiatr, także jeżeli jesteśmy w plenerze, nagrywamy coś i dosyć mocno wieje, to warto zawsze użyć właśnie takiego tak zwanego martwego kota, czyli detkata. I jego nakłada się na tą piankę, co jest dosyć nietypowe, ale on jest taki wtedy sflaczały. Ale jego nakłada się na piankę, także musimy mieć i piankę, i kociaka, żeby wszystko razem połączyć. Z takich też rzeczy tutaj ogólnie w tej siateczce mamy dwa kabelki. Jest to po prostu mini jack do mini jack i mini jack do mini jack, natomiast jak już widzicie, one są inaczej troszeczkę pokolorowane. Ten, który ma obydwa pomarańczowe, to jest standardowe połączenie TRS i tutaj nawet mamy, nie wiem czy to będzie w ogóle widoczne, raczej nie. Tutaj jest, są takie etykietki, które jest napisane all, all cameras, for, for all cameras, a tutaj mamy for phones and most cameras, bo to połączenie jest TRRS, czyli ma, możemy to podłączyć do smartfona. Także to też jest bardzo fajne, bo oczywiście możemy używać tego zestawu właśnie ze smartfonem. Natomiast co z samego sprzętu jeszcze tutaj jest? Mamy shock mount, czyli mamy tutaj możemy albo na sanki nakręcić, albo tutaj jest też 1/4 cala gwint na dole, możemy do statywu przykręcić. Jest to taki shock mount na gumkach który po prostu powoduje, że jeżeli gdzieś tam statyw uderzymy czy coś się zatrzęsie, no to te wibracje nie przeniosą się nam bezpośrednio na mikrofon, tylko zostaną tutaj zaabsorbowane i nie usłyszymy tego na nagraniu aż tak mocno, bo czasami może się zdarzyć. I mamy też standardowe mocowanie mikrofonowe na statyw i tutaj mamy już 3 cala z redukcją na jeszcze większe mocowanie. Nie pamiętam dokładnie jak ten gwint tam w calowych tych metrykach się tam nazywa. W sensie jak, jaki ma, jakie ma oznaczenie, ale on jest jeszcze szerszy, te właśnie muzyczne statywy mają powiedzmy takie szersze. I teraz z samych urządzeń najważniejszych mamy dwie rzeczy. Oczywiście mikrofon, czyli taki krótki shotgun tego typu, tego typu, o którym zaraz sobie wszystko powiemy, ale jedną z najważniejszych rzeczy tego zestawu jest pick. Bezprzewodowy odbiornik. I tak jest to chyba jedyny krótki shotgun na rynku dedykowany pod e, teraz, e, powiedzmy, bez lustra czy e, wideo takich aparatowych. Który posiada właśnie e, bezprzewodowy odbiornik już w zestawie. Nie musimy niczego dokupować. O czym też zaraz będę opowiadał, bo ja mam taki zestaw, gdzie trzeba było dużo dokupować. I tutaj mamy pełen. E, Chciałem powiedzieć pełen, kom, yy, pełen komplet, to jest yy, wspaniałą frazą używaną na forach internetowych podczas sprzedaży. Mamy tutaj pełen zestaw, który składa się właśnie z samego mikrofonu, który możemy kablami bezpośrednio podłączyć do naszego aparatu i używać go na przykład na tym shock bezpośrednio na aparacie jak takiego standardowego shotguna, ale oczywiście dzięki temu bezprzewodowemu odbiornikowi możemy sam odbiornik, który ma tutaj klips, który oczywiście też jest szerokości stopki na aparat i możemy go wsunąć w aparat. Możemy dzięki temu ten shotgun bezprzewodowo, bez dodatkowych jakichś pierdół, który ma wbudowaną baterię. To też jest bardzo fajne, że on już tutaj wszystko jest powbudowywane. Możemy go ustawić na statywie i ustawić w ten sposób nad naszym rozmówcą nagrywającą, nad osobą, którą nagrywamy i zapewnić o niebo lepszą jakość dźwięku. Bo to jest bardzo ważne, że jakość dźwięku bardzo często zależy od tego, w jakiej odległości po prostu mikrofon jest umieszczony od ust naszego rozmówcy, rozmówczyni, naszej osoby, którą nagrywamy. I tak na przykład ja zawsze te filmy nagrywam z mikrofonem takim komputerowym, biurkowym, który mam właśnie nawet już w kadrze, bo jakbym go odsunął. Z kadru, no to ta jakość dźwięku znacząco spada, natomiast jeżeli go sobie przysunę, to ten dźwięk od razu oczywiście robi się lepszy, bo ten głos też jest fajnie zbierany. Dlatego, żeby taki mikrofon bardzo fajnie blisko twarzy przysunąć, jeżeli nagrywamy jakiś wywiad albo gadającą głowę, to właśnie taki bezprzewodowy system jest tutaj genialny. I to jest jedna z głównych funkcji, właśnie tego mikrofonu no i właśnie przez tą funkcję, jak zobaczyłem reklamę tego mikrofonu, bo na Instagramie sobie scrollowałem nagle reklama mi wyskoczyła o bezprzewodowej mówię, ok, muszę przetestować właśnie przez to od razu się rzuciłem na ten mikrofon do testów, żeby go sprawdzić, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, którą chciałem sprawdzić, którą dużo mikrofonów pomija tego typu dlatego, że taką, nie ukrywajmy bezpośrednią konkurencją tego mikrofonu jest Rode NT G-USB? Chyba tak. Chyba taki to będzie ten, bo ten jest NT-USB. A ten jest chyba jest NT-G-USB. W każdym razie właśnie tego typu mikrofon na aparat, który tutaj z dołączonym jeszcze kablem do ładowania, o którym zapomniałem wspomnieć, może również nagrywać audio do komputera bezpośrednio. I... Może wydawać Wam się to dziwne, że o tym wspominam, czy tam jakoś nie wiadomo jak się tym ekscytuje. Natomiast ten mikrofon ma tutaj oczywiście wejście. USB do ładowania, ma też wejście mikrof wyjście mikrofonowe, i to wejście USB do ładowania jest również wyjściem do przesyłania danych, czyli może jednocześnie rejestrować dźwięk. I tutaj polecam akurat używać tego kabla dołączonego do zestawu, dlatego że jeżeli ja używałem jakichś kabli takich typowo do ładowania, jakieś 60W, no to. Mikrofon wtedy raczej przełączył się w tryb ładowania, a nie przesyłu danych. Natomiast z tym kabelkiem dołączonym do zestawu, on bez, bez problemu w komputerze od razu już go widzi jako urządzenie rejestrujące dźwięk. Także tutaj. Mam też jakieś inne kabelki, takie powiedzmy USB 2.0, takie bardziej do przesyłu danych niż do szybkiego ładowania, które lepiej sobie z tym radzą. No, temat USB to jest temat rzeka, także tutaj akurat dedykowany kabelek się sprawdzi najlepiej. Natomiast to jest bardzo fajna funkcjonalność, dlatego że dużo producentów, które, którzy robi takie mikrofony i mają wbudowaną baterię i ładowanie na USB-C, pomijają niestety tę funkcjonalność. I nie da się łatwo podłączyć takiego mikrofonu do kompa bez na przykład kabelka audio. A jak dobrze wiemy, większość obecnych już laptopów pomija raczej gniazdo audio w swoich konstrukcjach, nawet w PC-tach czasami ciężko już znaleźć, znaczy nie jeszcze są, ale. Jednak USB no to jest taki bardzo uniwersalny standard i dzięki temu, że możemy go podłączyć, możemy tego mikrofonu bardzo fajnie używać w jakichś wideokonferencjach, w czymkolwiek, postawić go sobie na małym stojaczku gdzieś i po prostu, czy nawet na kamerze, chociaż nie na aparacie, to już będziemy wtedy zbierać dźwięk z aparatu, ale postawić go sobie osobno, na przykład właśnie tak tutaj przy twarzy, przy buzi, i wtedy ten dźwięk będzie dużo lepszy na jakichś wideokonferencjach. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja. Co jeszcze ten z takich ciekawych fajnych opcji ma no tutaj mamy jeżeli spojrzymy na panel samego mikrofonu no to tutaj mamy oczywiście filtry górno-dolnoprzepustowy mamy tutaj bezpośrednie też połączenie właśnie bezprzewodowe jak włączymy ten mikrofon bezprzewodowo tutaj przyciśniemy to powinna nam się za zacząć tak jest mruga nam bezprzewodowa tutaj dioda. Jeżeli podłączymy go do kompa to ona się świeci na zielono, sugerując, że po prostu się nam e, zaczyna tutaj nagrywanie i ładowanie. No, włączę, bo chciałem coś jeszcze pokazać i mamy jeszcze tutaj przycisk ten co jest od, od filtrów tych dolno-górnoprzepustowych. To jest jeszcze przycisk tak zwany safety. Jeżeli ja go sobie przytrzymam to tutaj nie wiem czy to było widoczne ale na wyświetlaczu zmienia nam się ścieżka z mono na stereo tak jakby. Tylko że tak naprawdę ten mikrofon może nagrywać w stereo tylko że tutaj nam się rozdzielają dwie ścieżki na N i S czyli normal i safety. Co to oznacza? Oznacza to że jedna ścieżka jest nagrywana z normalnym poziomem dźwięku który możemy kontrolować tutaj też taką takim pokrętłem Gainu, że tak powiem, czyli wzmocnienia. Tutaj mamy od. od ilu? Od 0 od do 10 możemy kręcić. Bardzo fajnie to pokrętełko chodzi z takim fajnym oporem. Ma też ten fajny pomarańczowy akcent, komiki. I pierwsza ścieżka ta N, normal. Ona nagrywa ten poziom dźwięku taki normalny, jaki sobie ustawimy. Natomiast ścieżka S, czyli safety nagrywa nam obniżony dźwięk, w sensie obniżoną um, obniżone wzmocnienie, po prostu cichszy dźwięk, dzięki czemu jeżeli my jesteśmy w takiej bardzo dynamicznej sytuacji, gdzie na przykład nagle, nie wiem, nieoczekiwany trzask na ulicy nam się um, pojawi albo ktoś tam zatrąbi samochodem albo na jakimś koncercie czy evencie będzie coś i nagle ktoś puści głośną muzykę, no to w tym momencie mamy drugą ścieżkę, taką bezpieczną, która po prostu jest cichsza, dzięki której nie mamy przesterowanego dźwięku i możemy wyciągnąć właśnie te partie takie normalne, a na przykład do rozmów, do dźwięku, możemy do takiego normalnego poziomu możemy użyć tej ścieżki normalnej. Także to też jest bardzo fajna funkcja. I ogólnie poza takimi standardowymi rzeczami to chyba by było wszystko i tak naprawdę... Temu mikrofonowi brakuje chyba tylko jednej funkcjonalności, do tego, żeby być takim idealnym, krótkim shotgunem. Mianowicie yy, możliwość nagrywania jeszcze na ten odbiornik bezpośrednio. Zrobić taką yy, prostą, na przykład, możliwość, że ten odbiornik wbudowany miałby jeszcze swoją. Yy, znaczy, ten odbiornik miałby jeszcze wbudowaną swoją pamięć małą którą oczywiście, przez USB-C moglibyśmy tutaj zgrać i która by mogła dać po prostu taką backupową ścieżkę, gdyby na przykład audio w naszym aparacie nagle się skrzeczyło. Bo czasami na przykład nie dopniemy kabelka tak, i myślimy, że tam nam coś się nagrywa, a to są same trzaski, albo czasami po prostu nam się rozładuje aparat, a chcielibyśmy jeden z wielu, ten główny powiedzmy, który nagrywał dźwięk, zapisywał, a chcielibyśmy mieć. Backupową ścieżkę, no to wtedy fajnie by było mieć tutaj jeszcze wbudowany rekorder. No ale oczywiście nie możemy mieć wszystkiego. A to też nie jest taka jakaś specjalnie funkcjonalność, która akurat w takich rozwiązaniach może jest super potrzebna, bardziej w takich krawatowych. Jeżeli chodzi o porównanie dźwięku tego mikrofonu z tym, co ja na co dzień do tej pory używałem, no to tak jak widzicie, mam tutaj mikrofon Rode NT-USB, właśnie. Ja ogólnie jeżeli chodzi o dźwięki i barwę mojego głosu, przeważnie zawsze brałem Roda, bo ta barwa jest jakaś taka jako cieplejsza. Natomiast dopiero później, jak ja już sobie wybrałem swoje mikrofony do nagrywania, zaczęły się pojawiać właśnie takie ciekawe rozwiązania. Także też ciężko mi się od razu przestawić, ale chcę testować takie rzeczy, bo to są bardzo fajne rozwiązania, właśnie do takiego dynamicznego nagrywania. I nie zawsze mogę sobie po prostu taki komputer, taki mikrofon, który tylko na USB działa, wziąć. Także. Tutaj mam właśnie na co dzień w tych filmach nagrywam się takim mikrofonem, natomiast teraz wam puszczę porównanie między tym RODEM, a tym tą komiką podpiętą właśnie do komputera. Tak brzmi mikrofon komika podłączony do komputera. Tak brzmi mikrofon RODE podłączony do komputera. I to był surowy dźwięk, bez żadnych tutaj efektów, bez żadnych kompresorów, tylko z wyrównanym poziomem, żeby mniej więcej brzmiały bardzo podobnie do siebie, jeżeli chodzi o poziom głośności. I jeszcze to, z czym porównywałem ten mikrofon, to są takie e, mikrofony, które używam też do tego, by się nagrywać na przykład jak gadająca głowa w studio. I moim głównym takim właśnie mikrofonem do tej pory był ten shotgun. I to już nie jest mały shotgun krótki tego typu, tylko że to już jest długi, profesjonalny shotgun marki Syncom Mike D2. Który, tak jak widzicie, widzicie, tutaj na dole ma taką kolumbrynę przymocowaną. Jest to zestaw Rode News Shooter, który ma właśnie dodatkowy bezprzewodowy odbiornik. I tak jak widzicie, też porównajcie sobie różnicę między tym odbiornikiem a tym odbiornikiem, to jedno, a tym mikrofonem a tym mikrofonem. Oczywiście idzie za tym jakoś dźwięku w pewnym momencie, ale. Jeżeli chodzi o mobilność i wygodę, tutaj mamy to urządzonko takie, ten nadajnik bezprzewodowy. On działa oczywiście na baterii. Mi się tu w ogóle wyłamała taka blaszka od koszyka na dwa paluszki. I muszę teraz używać baterii z tych sonaczowych, a jedyne jakie mam to są te duże, także trochę to waży. Jak sobie zawieszę na, na bumie, no to trochę to waży. Poza tym muszę pamiętać, żeby tą baterię oczywiście też naładować. Plusem jest to, że mogę ją wymienić w tym mikrofonie, pomimo tego, że może on działać bodajże do 8, 7 godzin na pełnym naładowaniu, tej baterii wymienić nie mogę, także jest to pewien minus. Natomiast jeżeli chodzi o mobilność i praktyczność używania takiego małego mikrofonu, no to jest ona znacznie większa niż takiego zestawu, którego ciężko czasem do torby włożyć. Także tutaj to jest zawsze zestaw, którego używam do swojej gadającej głowy, ale to też nie znaczy, że jeżeli użyję profesjonalnego mikrofonu, to będę miał profesjonalny dźwięk, dlatego że wszystko zależy od człowieka i wszystko możemy spieprzyć. Ostatnio, jak nagrywałem dwa filmy właśnie z gadającą głową w studio, znaczy nie z gadającą głową, tylko w studio, no to na przykład poziomy na, poziomy na moim Nikonie spieprzyłem i przez to miałem, na przykład miałem wszystko przesterowane i już tego dźwięku nie mogłem tak łatwo odratować. A na przykład ten mikrofon ze ścieżką safety myślę, że dałby radę mi odratować dużo lepiej ten dźwięk, który wtedy spieprzyłem po prostu poziomami na preampie w moim Nikonie. Także tutaj też jest kwestia tego, na czym to nagrywamy, nie tylko kwestia tego, czym to nagrywamy. I mam jeszcze coś takiego, takiego małego, śmiesznego pierdełka. Jest to mikrofon Joby. Jest to taki mikrofon malutki na kamerkę, właśnie taki typowy shotgun. Jest to. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż mikrofon wbudowany w aparat, bo jest bardziej kierunkowe. Natomiast jest to mikrofon, który nie ma żadnego zasilania. W przeciwieństwie do wbudowanej baterii tego i dodatkowego zasilania tego, o czym jeszcze zapomniałem wspomnieć, to jest to po prostu jest to profesjonalny mikrofon na xlr z zasilaniem Phantom 48V, także jest to. Już taki y, mikrofon wymagający albo interfejsu audio z zasilaniem, jeszcze albo po prostu właśnie takiego rozwiązania, które to zasilanie poda. Ten mikrofonik nie ma swojego zasilania i czerpią zasilanie po prostu, y, znaczy, jest on pasywny, y, w sensie nie ma aktywnego zasilania, i jest on też dużo cichszy, także poziomy tego mikrofonu będą dużo cichsze. Teraz chcę Wam właśnie puścić porównanie pomiędzy y, komiką, pomiędzy synką i pomiędzy tym jobim na dwóch odległościach, czyli jedna to będzie bardzo blisko twarzy, a druga to będzie na wyciągnięcie ręki. Tutaj tego, ten Jobi od razu powiem, że był dużo dużo cichszy od pozostałych, także poziomy będą wyrównane, natomiast zobaczycie też różnicę oczywiście w jakości dźwięku. Tak brzmi mikrofon komika nagrany blisko. Tak brzmi mikrofon synko blisko. Tak brzmi mikrofon Jobi blisko. Tak brzmi mikrofon komika na wyciągnięcie ręki. Tak brzmi mikrofon synko na wyciągnięcie ręki. Tak brzmi mikrofon jobi na wyciągnięcie ręki. Dobra, i to by było na tyle, bo takie porównanie dźwięku musicie ocenić sobie sami. Musicie to sobie ocenić na słuchawkach. To jest też tutaj oczywiście wchodzi kompresja jakaś youtube'owa prawdopodobnie dźwięku. Natomiast ja dobieram mikrofony pod barwę mojego głosu i każdy tak powinien też robić mniej więcej, chyba że szukacie czegoś bardziej uniwersalnego, ale jeżeli dla siebie, no to musicie przetestować kilka po prostu rozwiązań, żeby znaleźć coś dla siebie. I oczywiście w warunkach, w których będziecie używać, też tym, sparować to z tym, na co będziecie to nagrywać. Te próbki, które teraz wam pokazywałem, były nagrywane tym rekorderem Olympusa LSP4, także też chciałem wyeliminować. Niższą jakość preampu, tutaj Nikona, w porównaniu tych mikrofonów, ale to wszystko będzie zależy od tego, gdzie jest ten mikrofon ustawiony, jaką ktoś ma barwę głosu i czym to też nagrywacie, jakie to są poziomy, i ile później produkcji w tym zastosujecie. Także przyznam się szczerze, że dużo czynników wpływa na to, jak będzie brzmiało, brzmiał dźwięk na waszych nagraniach, nie tylko to, jaki mikrofon kupicie. A też ostatnio pokazywałem film na tym kanale, jak Adobe Podcast. Czyli sztuczna inteligencja Adobe do dźwięku jest w stanie trochę chociaż uratować wam dźwięk. Właśnie z takiego nagrania, które ja ostatnio zrobiłem, gdzie użyłem super profesjonalnego sprzętu za bodajże łącznie chyba 3 albo 4000, niestety, no bo mikrofon jest chyba około dwójki, a ten sam cały zestaw bezprzewodowy jest ponad 1000 zł. I też potrafiłem to spieprzyć po prostu złym ustawieniem poziomów w aparacie. Ten Mikrofon, który ma ścieżkę też bezpieczną, kosztuje 900 zł. Ma od razu w zestawie odbiornik bezprzewodowy. Nie musiałem go dokupować za 1200 zł, jak w tamtym poprzednim. Może nagrywać bezpośrednio przez USB-C na, na komputer, może y, nagrywać bezprzewodowo y, z odbiornikiem, może nagrywać bezpośrednio z mikrofonu po wyjściu mini-jack do urządzenia, które to mini-jack wspiera, takie jak na przykład każda praktycznie, każdy aparat, jak również smartfony z gniazdem Jack, który wspiera TRRS. Przez USB-C chyba mi się nie udało na smartfonie tego odpalić, ale to już pomijam, bo tego już nawet bym nie chciał tak nagrywać. Także jest to, jak wspomniałem, jeden z najbardziej uniwersalnych i napakowanych funkcjami mikrofonów takich typu krótki shotgun, właśnie na rynku. Sprawdźcie sobie linki w opisie do wszystkiego, co Wam tam mm, zostawię. I to by było w sobie na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej.